Witam na kanale hobbyroom.pl. Dzisiaj do naszego miasta zawita śmieciarka recyklingowa. Jest to zestaw 60386 składający się z 261 klocków. Jest to zestaw 2023 roku. Prezentuje się bardzo ciekawie. Mamy tutaj małego białego kotka, trzy postacie, w tym dwóch pracowników firmy oczyszczającej miasto, ciekawą ciężarówkę. Zobaczymy, jak to nam się będzie podobało. Zobaczmy, co jest w środku. Mamy to, zestaw zbudowany. Zaczniemy od instrukcji, bo jest element, który mnie zaszokował i zaciekawił. Do tej pory, jak były instrukcje rozdzielane, nie mieliśmy w każdej instrukcji innej postaci, która przemierza naszą linię. A w tym przypadku tak jest. Tu mamy panią z ciężarówki i ze świeciarki. Tu mamy pana. A w zestawie z śmieciami mamy dziewczynkę, czy tam panią. Jest to bardzo ciekawe. Na ogół to była jedna postać, która przemierzała instrukcję każdą w zestawie. Tutaj mamy tak, że każda instrukcja jest z dedykowaną figurką. Teraz zobaczmy, co mamy w zestawie. W zestawie mamy małe takie stanowisko ze śmietnikami, które możemy fajnie sobie przyłożyć albo gdzieś przy lasku, parku, albo nawet przy osiedlu. Mamy małego kotka. Jest to fajna okazja, żeby dostać tego zwierzaka. Jest to biały, mały kotek. Jest to bardzo fajny odlew. O, jeszcze jedna z kadru. Mamy choinkę, która powoli chyba wraca troszeczkę do łask, bo gdzie się zdarza. Jest to wspomnienie dzieciństwa i starych zestawów Lego. Mamy świetniki. Mamy bardzo fajnie, mamy aż 6 razy drzwi. Szkoda, że wszystko jedną stronę otwieranych. Mamy plejta drogowego albo szeryło plusowego. I mamy trzy świetniki, każdy w innym kolorze. Mamy zielony, niebieski, szary śmietnik. I świetniki nie są puste. Patrzcie. W szarym mamy szkło. W niebieskim mamy papier. Czy mamy bilet i list, albo listę zakupów. Dlatego mamy także zielony bio z gałązką zieloną i brązową. Śmieci można wyrzucić do śmieciarki. Śmieciarka ma bardzo fajny kolor, bardzo ładną, nowoczesną konstrukcję kabiny, bardzo estetyczną, nawet tutaj z szybkami na dole, mamy schodek, tylko trochę drzwi. Jest poza kierownica i oparcie. Mamy rurę wydechową, oświetlenie. Z tyłu mamy podczepioną łopatę i miotłę. Oraz mamy mechanizm do wysypywania i ładowania śmieci.
Sprawdźmy, jak to działa. Śmieci odpinamy sobie. I przechylamy. Śmieci nam wpadają do komory. A później, jak potrzebujemy wysypać na wysypisku, podjeżdżamy i przewracamy całość. I śmieci nam wypadają. Więc zabawy co nie miara. Mam śmieci na to różne miejsce. Ale co z tą śmieciarką? Fajny kolor, jest zabawowość, ale są niuanse. Tutaj mamy problem, że pin wychodzi poza swoją konstrukcję, no i wygląda nieestetycznie. Dodatkowo tutaj trzymamy się tylko na paru pinach, na paru studach i często ten element odpada. Także ciężko się go podnosi za kabinę, bo wcześniej miałem wiele sytuacji, że zostawała mi w ręku tylko komora, a ciężarówka zostawała, a nawet upadała na ziemię. Ciekawe jest zastosowanie w ogóle tutaj ślizgaczy. Przecież to nie jest łódka żadna, a niestety kosmiczny. Więc mimo fajnego wyglądu i bardzo kuszącej konstrukcji, no, jest tak sobie. Jeśli nikt nie ma śmieciarki, no to warto ją nabyć. Ale tak, żeby była to najlepsza śmieciarka w LEGO, to raczej nie. Dlatego mamy tak, dwoje pracowników w bardzo fajnym stroju. Z przodu i z tyłu nadruk. Odblaskowe pasy, które się mienią w kamerze. Przez czapkę pan ma tylko jedną buzię, jest to standardowa broda. Dlatego mamy panią. Także niebieskie rękawiczki, ta sama koszula góra. Mamy normalną buzię. I z drugiej strony nic. Zestaw uzupełnia nam mieszkaniec miasta w bardzo fajnej fryzurze. Tutaj pani ma bardzo ładna buzia. Z drugiej strony, no nie wiem, rozmarzona. Śpiąca. Bardzo fajna koszulka. Taka bardzo proeko. Mamy tutaj choinki. Jakiś wisiorek z muszelką. I bardzo fajny kolor spodni. Taka oliwkowa zieleń, prawdopodobnie. Na kanale była już śmieciarka, nie możemy jej porównać, bo porównać z tą, bo wygląda chwilowo tak. Jest gotowa na walkę z przeciwnikami, więc coś, oj, śmieciarka w tym momencie nie wygląda jak śmieciarka, więc nie możemy jej porównać z naszą, nową. Ale jak traficie na kanał, na jeden z poprzednich filmików, to znajdziecie ją. I moim zdaniem jest dużo lepsza. Więc polecam poszukać jej. Ten zestaw jest spoko, jak nie mamy śmieciarki. Żeby uzupełnić swoje miasto LEGO. Bo co to za miasto bez śmieciarki? Bardzo brudne. Dzięki za oglądanie. Miłego budowania. Na razie.